Poranna rozmowa Radia Opole. W porannej rozmowie Radia Opole witam Państwa, Aneta Skomorowska-Kobza. Witam także dyrektora zarządu zlewni w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pana Abdullaha Al-Selwi. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie. 25 lat temu, w nocy z 9 na 10 lipca, wielka woda zalała Opole. Wielka woda, no tak nazywamy tę powódź tysiąclecia, która dotknęła między innymi Opolszczyznę 25 lat temu. Jak pan pamięta tamte wydarzenia? Ja to akurat bardzo dobrze pamiętam to wydarzenie, bo pracowałem w wykonawstwie akurat w firmie PBH Odra 1, to jest państwowe przedsiębiorstwo gospodarstwo wodne tutaj w Opolu na Konsularnej 1 i pracowałem akurat jako majster budowy w Rogowie Opolskim przy budowie jazu i elektrowni wodnej w Rogowie Opolskim. I akurat jak to wydarzenie się stało, to byłem na budowie i zalało nas i musieliśmy zabezpieczyć w jakiś sposób tą naszą budowę. I dlatego to akurat jest nam to wydarzenie tak na własnej skórze, jak tak się mówi. To 25 lat temu wydaje się, jakby to była cała wieczność, czy jakby to było stosunkowo niedawno? To znaczy, to jest to pierwsza podpowiedź pani, to było prawdziwe bardziej niż to drugie. Po prostu mówię, to człowiek był troszeczkę młodszy i pracował i to był taki szok dla wszystkich chyba to wtedy to było, bo nikt się nie spodziewał takiej wody, ale przeszła, porobiła szkód i musieliśmy potem jakoś z tego wybrnąć. Panie dyrektorze, teraz już od lat pracuje pan obecnie w gospodarstwie państwowym Wody Polskie. Kiedyś to był RZGW, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Jak różnią się te zabezpieczenia przeciwpowodziowe, które mieliśmy na Opolszczyźnie 25 lat temu, a mamy teraz? Znaczy są bardzo duże postępy, jeżeli mówimy o te zabezpieczenie tutaj naszego województwa, jeżeli mówimy tak przede wszystkim, chodzi o nasze województwo polskie. Tutaj mogę tylko poopowiadać tutaj pewne rzeczy o pewnych inwestycjach zrealizowanych w tamtym czasie i co teraz jeszcze w tych czasach robimy. I tutaj akurat mam, tak jak na początku mówiłem, że pracowałem w tamtym okresie w przybudowie jazów w Rogowie Opolskim i elektrownią i ta inwestycja kosztowała ponad 21,5 miliona w tamtych czasach, to naprawdę było bardzo dużo. I wtedy od razu po tej powodzi, znaczy to było przed, jak kończyliśmy po, to jest taka przebudowa drużyny powodziowej w Kędzierzynie Koźlu i też kosztowało 62 miliony. Może nie będę podawał dat, bo to jest mało istotne chyba w tej sytuacji. A potem przechodzimy tutaj, to zabezpieczenie naszego miasta tutaj Opole, bo ja jestem akurat, mieszkam w Opolu od bardzo dawna i bezpieczeństwo miasta to jest mi leży na sercu, tak? I tutaj najpierw kompleksowe dokończenie budowy kanału Ulgi i tu to kosztowało 100 milionów złotych i jeszcze tutaj jest budowa jazu klapowego, to znaczy tutaj jeszcze przedtem zabezpieczenie przeciwpowodziowe minówki w Opolu i też kosztowało 55 milionów, ponad 55 milionów i tutaj już wiemy, że tutaj miasto Opole, inwestycje tutaj na terenie miasta Opole to jest ponad 155 milionów, to jest naprawdę bardzo duża kwota na tamten okres i granica naszego zarządu opolskiego, czy jako województwo przed 18 roku, zanim weszła ta nowa ustawa o prawo wodne, nowelizacja, chyba Lipki były jeszcze jako część Opola, podlegało pod Opole i tam wybudowaliśmy tam nowy jazd sklepowy i to inwestycje kosztowała 33 miliony, około 34 milionów. Czyli tak podsumowując, Opole i okolice, te 25 lat temu, kiedy przyszła powódź tysiąclecia, to tak, kanał Ulgi był, można to tak nazwać, kanałem ślepym, czyli on nie odprowadzał, nie wyprowadzał wody poza Opole i nie wprowadzał do Odry. Kanał Ulgi? Tak, poza jakby centrum miasta. Znaczy wyprowadzał, ale nie w takim stopniu jak teraz, tak? Był węższy, na pewno był mniejszy, tak? A teraz jest na przykład jest zmodernizowany, powiększony. Te wały przeciwpowodziowe tam, to co zabezpieczają miasto Opole, jak wszystkim wiadomo, przy tej powodzi to za Odrze to było wszystko całe zalane, bo to na pewno i musieliśmy to podnieść, ten koronę wałów, zabezpieczyć w ogóle tutaj to miasto z tamtej strony. I zostało, uważam, że dobrze zrobione i miasto jest bezpieczne. Gdyby dzisiaj przyszła taka woda, jak przyszła w 97 roku, Opole byłoby suche? Najprawdopodobniej, że tak, bo nie możemy zapomnieć o jednej inwestycji takiej dla nas bardzo istotnej. Zbiornik Racibórz.
I teraz w ramach tej inwestycji, że inwestycja została zakończona, jest naprawdę, jesteśmy bardzo bezpieczni, tak? Oprócz tego, co myśmy tutaj zdążyli zrobić na terenie naszego miasta albo w ogóle województwa polskiego, musimy też pamiętać o tym, że my jesteśmy jakby bramą do województwa dolnośląskiego, tak? Bo jeżeli u nas zaleje, to u nich to momentalnie, tak? Mhm. I uważam, że to jest budowa zbiornika w Raciborzu, to naprawdę dużo daje. Panie dyrektorze, mówimy o tych wydarzeniach sprzed 25 lat, o powodziach. Teraz też zdarzają się ulewne, nawałne deszcze, podtopienia lokalne, a z drugiej strony mówimy o tym, że mamy suszę, że mamy tę suszę hydrologiczną. Jak w tej chwili wygląda stan wody w Odrze, w rzekach na Opolszczyźnie? Jest mało tej wody? To znaczy tak, musimy wracać do punktu wyjścia tego wszystkiego, bo my jako wody, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odpowiadamy za powódź i za suszę. Mhm. Te pewne realizacje, te nasze inwestycyjne, co zostały zrobione, to jest zabezpieczenie miasta przed powodzią, mhm. tak? Ale teraz realizujemy takie zadanie drugie nasze jakby przed suszą i tutaj na dzień dzisiejszy, bo akurat nasze województwo polskie nie jest takie zagrożone, tak jak inne województwa, jesteśmy w lepszej sytuacji, mhm. ale my tutaj EGW Wody Polskie czy KZGW w Warszawie wprowadziły taki program Mała Retencja, tak? I to jest, my jesteśmy zobowiązani do zabezpieczenia tych rzek na wsiach na przykład, bo to jest tak, dla nas, dla województwa polskiego rzeka Odra to jest główna, mhm. plus Mała Panew, to jest taka druga, a potem, ale mamy dużo takich rzeczek, takich mniejszych, one powodują właśnie, to jest, one są groźniejsze tak, niż Odra groźniej, właściwie teraz, tak, prawda? Jeżeli... Szczególnie, że to jest, ta susza jest tak, dotknęła nas, że gleba się zrobiła taka bardzo sucha, tak, mhm. i te olewy, co teraz przychodzą, to właśnie tutaj tak w takim stopniu, że ziemia nie nadąża tego wchłaniać. Mhm. I ta woda właśnie jest gruźniejsza, bo ona od razu momentalnie wleje się do tych rzeczek i one wylewają. Tak? Mhm. Dlatego my jako Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zabezpieczamy tych rzeczek, remontując te stare jazy, przepusty i staramy się to, żeby to było wszystko sprawne. Tak? Ale naprawdę tutaj staramy się to zabezpieczyć, te wioski, tereny rolnicze, tak? Mhm. To jest dla nas, to są bardzo ważne, bo to tam wiadomo, że to jest każdy kraj bez rolnictwa, to jest, nie istnieje, tak? I dlatego staramy się tutaj jakby zabezpieczyć te tereny rolnicze przede wszystkim. Mhm. Ale wody w rzekach jest teraz mało, prawda? Czy jesteśmy w stanie... Jeżeli mówimy o Odrze, jest mhm. wszystko pod kontrolą, bo nasze województwo polskie, akurat nasz odcinek odrzański jest uregulowany, tak? Mhm. Mamy te jazy nasze, to wszystko i otrzymujemy ten stan, jaki powinien być. Ale to dzięki tej infrastrukturze, prawda? A nie dzięki pogodzie, że tak powiem. Dzięki infrastrukturze, dzięki tym jazom, to co tutaj są na mhm. tym naszym odcinku, dlatego jest woda pod tyle, ile ma być w ten mhm. sposób. A na tych mniejszych rzekach już nie? Różnie. No mówię, tutaj mogę powiedzieć tylko tyle, że jest sytuacja, jest wszystko, jest okej, okay, tak, bo budujemy nowe jazy, takie mniejsze jaziki, tak się nazywają, mhm. te, na tych rzeczkach mniejszych, ale staramy się zmniejszyć zagrożenie w ten sposób, tak. Ale jest wszystko pod kontrolą. Uważam, że jest... Narzekać to jesteśmy ludźmi, tak? Od tego jesteśmy, musimy narzekać, ale według mnie jest dobrze, tak? Nie chcemy narzekać, chcemy sprawdzić, czy nie grozi nam ani powódź, ani susza w tej chwili na Opolszczyźnie. Najprawdopodobniej, że tak. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Opole. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, panie redaktor. Poranna rozmowa Radia Opole.